poniedziałek 4 czerwca kosmici spotkali się z ziemianami w Teatrze imienia Adama Mickiewicza. Podróż do świata cyborgów i zorgonów zabrał publiczność zespół PDB. Kosmiczny musical rozpoczął tegoroczną edycję Międzynarodowego Festiwalu Czytania nad Olzą. Najwyraźniej UFO sobie upatrzyło Cieszyn i tym razem wylądowało nad biblioteką. Cieszymy się ogromnie i tym razem puszczamy musical, który był już co prawda miał premierę w grudniu, ale dokopaliśmy się kosmicznie do tej samej energii, bo nie ma dwóch takich samych przedstawień i myślę, że warto takie przedstawienie, taki musical powtórzyć, bo to jest start, to nie jest film. Będzie dużo nowych smaczków, świetnie rozbudowane role, także lądujemy bardzo zgrabnie nad biblioteką. Myślę, że będzie cudownie. Było kosmicznie i to dosłownie. Nie zabrakło odpowiedniej choreografii, kostiumów, muzyki i tańca. Ale co łączy kosmos z cieszyńską biblioteką? Głównym celem festiwalu jest promowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, a właśnie książki mogą być powodem nieziemskich emocji. Tegoroczny festiwal jest częścią szerszego projektu Emocje bez granic. Celem jest zachęcenie do czytania nastolatki, czyli tą grupę, która korzysta głównie z Facebooka, mało zagląda do biblioteki, nieczęsto czytają książki. W ramach projektu powstanie również książka dedykowana młodzieży, mówiąca o ich problemach, którą wydajemy wspólnie z kampanią Cele Czesko Czytajdytem. To jest taki przedział wiekowy, moim zdaniem bardzo trudny. On jest trudny, bo niechętnie przychodzi do biblioteki, ale też jest trudny dla nas bardzo, bo tak prawdę mówiąc, oferta dla nich też nie jest za wielka, bo to jest, wszyscy się boją tej grupy wiekowej, bo to tak między 12 a 14-15 lat. To jest jeszcze już nie dzieci, a jeszcze nie dorośli. No i właśnie, i co tu zaproponować? Nie? Tak, i staramy się właśnie do nich podejść z taką już ofertą podawaną, tak bardziej potraktować ich poważnie po prostu. Nie tak jak dzieci, jak małe dzieci, że zapraszamy ich na proste, plastyczne warsztaty, tylko z problemami wyjść naprzeciw ich oczekiwaniom i starać się zrozumieć ich problemy. Akurat tak się składa, że pani Ewa Katruszakowa z Cele Czesko Czytajdytem i ja i nasza pani księgowa mamy dzieci w tym wieku, także może staramy się wykorzystać to, co wiemy na temat nastolatków, tych wczesnych nastolatków. To są naprawdę super dzieci, tylko ciężko nam jest się z nimi niekiedy porozumiewać. Imprezę w Cieszyńskim Teatrze prowadził Mariusz Kałamaga, znany artysta kabaretowy. Czy czyta książki? Mariusz, jak to jest z twoim czytaniem książek? Ostatnim czasy no, staram się, żeby ta książka zawsze gdzieś była pod ręką i w wolnej chwili coś tam podskrobnąć. Głównie czytam ostatnim czasem jakieś takie autobiografie. Ostatnia z moich to jest ADHD pana Tymona Tymańskiego na przykład. Natomiast dużo czytam wieczorami dziecku swemu, córce mojej i bardzo to lubię, bo książki dla dzieci są niezmiernie śmieszne i ciekawe i mądre. To jest fajnie. Dobrze, polecam dobrze dobierać książki dla dzieci. O. A córka w jakim wieku? Córka będzie miała 11 lat już w tym roku, także już jesteśmy na etapie, wiesz, Harry'ego Pottera, Mikołajków i takich innych. To właśnie mówimy o książkach dla młodzieży, że to właśnie taki trudny wiek, że dzieci akurat w tym wieku nie chcą czytać książek. A wydaje mi się, że jest coraz lepiej chyba. Chociaż nie wiem, no bo wiadomo, że doba internetowa, YouTube'owa i Minecraftowa robi swoje. Natomiast, no nie wiem, ja akurat się cieszę, że moja córka lubi bardzo. Poza tym, wiadomo, no czytanie rozwija i polecam czytać, ale ewentualnie jak ktoś nie ma, to zawsze są słuchowiska, audiobooki, które można sobie gdzieś tam ściągnąć i mieć również pod ręczką. Międzynarodowy Festiwal Czytania nad Olzą potrwa do piątku. Mamy spotkanie z autorami, codziennie z kimś innym, wielkie nazwiska. Na koniec w piątek będziemy mieć spotkanie z Rafałem Witkiem. To są spotkania kierowane troszeczkę dla młodszych odbiorców, natomiast Rafał Witek był w tym roku patronem naszego konkursu Zostań pisarzem z. To był w tym roku tytuł był Drzwi do nieznanego. My organizowaliśmy go wspólnie z Biblioteką w Czeskim Cieszynie. I w piątek o 9:00 będzie rozstrzygnięcie, rozdanie nagród i podsumowanie naszego konkursu literackiego, takiego właściwie pisarskiego. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik.